Patrzcie, co się rusza. Wszystkiego najlepszego. All the best. Pasorin na pa, paliw na kami na dito nga eh. Paminay na paparok lang. Pabing. Pasamot. Yeah. Pasalon na kinaw. Jadi, tandaan o. Ay, ito papenda na may lol. Ambeli! Where are we going? Kaingit Beach. Why? Because they're celebrating an Easter. They call it Jesus. How you say Jesus alive again? Yeah, Jesus came back to life. Yeah, Jesus rise. Happy Easter. Happy Easter. What did you say? Jesus rise? Jesus rise again? This yeah, day, but yeah? Not 3 days after. Nie ryż. Yeah. Come on. Not rice. The R-I-C. Not rice. Yeah. Not rice. Rice yeah. Like rice again. I know. Alex Ugarnia. Okej, będzie dach nawet, kurde, elegancko. More people are coming. And we have more. To move a little bit. No, you gotta sit there because there's comfy and... Loading, straight with the lyrics like I'm bowling. Pushing on, keep rolling. And I wanna listen, but I told him one more time. Your favorite MCs, bronze or silver. These raps here are golden. Cards on the table, there's no folders. Dopłynęliśmy do miejsca destynacji. Sporo ludzi jest. Krzyki, wrzaski, ale dzięki temu będzie ciekawie. What's so exciting? I'm so sorry. We're gonna transfer to Cebu because there we can sit and here is like a lot of stone. I don't know if we can sit somewhere here. TikTok come to London, get ripped off. Man get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Round here, yeah, the bars I get ripped off. Picked up myself, yo, every time I tripped up. Little petty turned into big rock. Me and my G's do it. Cebu, oh my Wiem, że niektórzy z Was pewnie się zastanawiają, o co tutaj chodzi. No i wytłumaczę to na koniec vloga. Powiem też... no okej, mogę teraz powiedzieć. Od kilku dni mieszkam w wiosce plemienia Badział z Aiko i jej rodziną. Ale dobra, może resztę powiem na końcu. Wracamy do filmu. Jedna rzecz taka. Moje oczy wyglądają tak, jakbym jarał zioło przez 3 miesiące. Wyobraźcie sobie, że nie jarałem. A jest tutaj na wiosce jakaś... no chciałem powiedzieć zaraza, ale nie zaraza. Podejrzewam wirus, coś takiego. Bo bardzo dużo ludzi ma teraz właśnie czerwone oczy. Mówią na to sore eyes. Ja pierwszy raz mam to w życiu. Pieczę. No i wczoraj miałem nałożony antybiotyk tutaj na oczy i też piłem antybiotyk. Czuję się lepiej, chodzić nie mogę cały czas. Dobra, nie warto. Everything mixed up, full circle, now everybody linked up. That's irrelevant, maybe like an elephant. Keep your heart beating low, that it's elegant. Get mad, but... Kuya Mac, ano sa'yo mong gilungag? Chicken meat. Flavor. Adobo. At spicy. Susaka. Bicolano Express. Kung saan ni Kuya? Kung saan na ninyo? Fish. You know my fish vendor? Small fish. Why is it that the man is cooking, not the woman? If it's in the bowl, usually the man is cooking. Okay. Because it's like, I don't know how you say that, but it's like a work of a man. Hard to hard also organize, to, okay. And in the house, the woman is cooking. In the house, in the land. Woman is cooking. Okay. Everything clear. Thank you. Keep it hard, but you know that it's silicon. Get mad, but always benevolent. Always moving up, just leveling. Constantly telling and rhyming, riddling. Cycle through these streets, I'm peddling. Hibernating and boom, she's back again. Oh, cause a little fire on the track again. Turn the music up. Zobaczcie, co tutaj kolega przywiózł. Do jedzenia. It's sea urchin? Expensive bit. But from Virgin Island, expensive. But it's young, yeah? It's young. Cut it open and we eat it? Yeah. Zobaczcie, co się rusza. Because you eat only from the sides. That's the meat. Yeah, this is the food. This is the meat. Just careful, don't put the fingers on the liquid. I can't get it. Make the coconut. Washing orchid. How is it? Good. Yeah. I like it. This one the vitamin. Yeah, it's very healthy. Yeah. Yeah. Fresh na fresh. Sea urchin. Jak było? Bardzo dobre. Tak? Fajne. Pierwszy raz jadłem. To jest mega zdrowe, wiesz o tym. Wiesz, że to dają na sushi gdzieś tam w Stanach, to jest mega drogie, bo to jest trudno dostępne. All the story. Oh, that's what they're doing right now. Złowił, złowił, pokazał, że złowił. Okay. Brawo. A tutaj, słuchajcie, jest taka tradycja wśród ludzi z tego plemienia, że rzuca się monety i oni je wyławiają. Jest to ich sposób zarabiania na życie. Pokazywałem to we vlogu z Mindanao, gdzie wielkim statkiem przypłynęliśmy do Cagayan de Oro i ludzie ze statku rzucali pieniądze do morza i tam właśnie praktycznie w każdym mieście, na każdej wyspie są ludzie z tego plemienia i tam chłopacy pływali i wyławiali te pieniądze. Jest to ich sposób zarabiania na życie. Teraz z tej łódki musimy się przerzucić na tamtą łódkę. No i dzieci pierwsze już skaczą do wody. Dopłynęliśmy. Sam kolega się cieszy. Party, party. Żeby tutaj przyjść, to trzeba po tych łodziach przechodzić, tak jak widzicie, oni teraz przechodzą. Zaparkowana łódź tam, gdzie gościu odpływa i trzeba przejść przez dwie łódki. Zbliżę wam, chociaż to iPhone'owe, ale tak wygląda dojście tutaj. Nie ma lipy. A tutaj wujek mojej żony bierze prysznic. Przygoda życia, co? Michelle, you alive? Awesome. We did it. So awesome. So awesome. Idziemy teraz do domu mojej żony, pokazać znajomym, jak żyje typowa rodzina Badział. Nie jest łatwo tam dojść, trzeba uważać. Okay. Wszystkiego najlepszego. All the best. Przez dosyć długi czas udawało mi się, w sumie nam z Aiko, dosyć dobrze balansować na granicy tego życia publicznego i prywatnego w taki sposób, żeby to miało jakiś tam sens i smak. Ja kilka błędów popełniłem w sensie takim, że za bardzo poszedłem w prywatę, niepotrzebnie się dzieliłem tymi rzeczami. Do tej pory odpokutowuję konsekwencje swoich działań, ale chciałem powiedzieć, że no teraz muszę się nauczyć na nowo, jak... O, sorry. Siostra Aiko przyszła na chwilę o coś zapytać. Muszę się nauczyć, jak balansować tym życiem na nowo, właśnie w sensie takim, żeby... Znaczy nauczyć. No już wiem, że nie można dzielić się aż tak osobistymi sprawami. Ja wiem, że wiele osób oczekuje tego, że będzie jakieś wytłumaczenie tego, co się dzieje, tego, co się działo. Fakt jest taki, że byliśmy przez 2 miesiące w separacji. W sumie powiem wam, że nie chcę za bardzo o tym mówić. I proszę, żebyście to uszanowali. I też, kurde, bardzo dużo zarzucaliście znaczy to głównie podejrzewam Filipińczycy zarzucaliście Aiko, że to wszystko było dla wyświetleń, znaczy nam ogólnie, nie? To nie, nic nie było dla wyświetleń, tutaj jest prawdziwe życie i tyle, ale okej. Puenta jest taka, że ja mieszkam tutaj w wiosce plemienia Badział, no i będę, myślę, pokazywał wam to życie z tej perspektywy. Oczywiście nie wszystkie odcinki będą stąd, aczkolwiek na pewno będzie trochę więcej jakby relacji stąd, skoro już tutaj mieszkam. Troszeczkę więcej też podejrzewam w jednym z których odcinków opowiem o tym, dlaczego ci ludzie, to znaczy jak wygląda ta kultura, tak trochę głębiej powiedzmy, bo to plemię ma ponad 1000 lat, a kobiety zaczęły żebrać od kilkudziesięciu lat i jest to czymś spowodowane, nie jest to tako, że po prostu zwidzimy się. Zostały do tego zmuszone, ale dobra, to nie będę o tym mówił w tym filmie. W tym filmie chciałem wam tylko powiedzieć, że zamieszkałem tutaj w wiosce plemienia Badział. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. No i tyle. Trzymajcie się. Peace and love.